Czołem! Jestem Shanti i po raz kolejny witam Was w Opening Valley. Jak pewnie już widzicie po domu, po tym dworku pięknym i wspaniałym, który jest cudny. Chciałabym umieć tak budować, ale no, jestem noga w tych rzeczach. Gramy u rodziny Monet. Jednej z najbardziej wpływowych rodzin w mieście. Najbardziej bogatych rodzin w mieście. Zaczniemy od pokolenia starszego, czyli rodziców Luka. Mamy tu do czynienia oczywiście z Vincentem i z Fridą. Co my tu mamy ciekawe? No jak widać tutaj Vincent posiada no wielu przyjaciół. Naprawdę całkiem sporo osób tutaj go lubi. Aha, Frida bardzo nie lubi Penny Pincher. Troszkę szkoda. Ale no dobra, po kolei. Tak prezentuje się Vincent. Kim pracując jako prezes zarządu, marzący o tym, by zarobić 100 tysięcy. Nie mam pojęcia, ile zarobił i jak wiele mu brakuje. O, 50. No to może nie dożyć. Jak widać, Frida była bogata. Luke umie mówić, czyli tutaj... Aha, ktoś był kujonem. No tak. Ty byłeś kujonem. I widzę, że twój sen także. No dobra. Tutaj mamy Fridę. Też całkiem urocza kobietka. Frida pragnie posiadać 6 wnucząt. Jak widać tutaj bardzo chciałaby, by krewny się zaręczył. Godne zapamiętania. Masz też o tym, żeby zobaczyć Penny jako ducha. Kurde, goście zaraz. Pracuje jako szefowa sztabu wyborczego. Więc no, pewnie ma tam do czynienia zarówno z Lincolnem, jak i z Cordialem. Zobaczmy. O, jednak Lincolna lubi troszkę bardziej. I mamy też Luka. Skwaszony Luk. Luk ma skwaszony Luk. Pracuje jako rysownik komiksów, co jak wiesz, pokrywa się z jego takim artystycznym udosobnieniem, tak, usposobieniem. Czy w ogóle na przykład lubi sztukę? Lubi sztukę i rzemiosło. Duży plus, bo ja często jak tworzę miasto, o tym zapominam. Bardzo często. I uwaga, on tutaj jest zauroczony w Penny Pincher. Wniosek nasuwa się sam. Frida, która chce, by Luke się w końcu zaręczył, nie przepada za potencjalną synową. Tu się jakaś drama kryje tle. Nie mam pojęcia, ile oni tutaj pożyją. No i cóż, no zobaczymy, jak te losy się dalej potoczą. Ty jako tam, nie wiem, biznesmen może byś powitał ludzi. Kurde, zaś Henry, Felicity i Eddie. No kurczę, przecież oni byli też u Lincolnów. Felicity to w ogóle też chyba u Cordiala była, jak dobrze pamiętam. No kurde, wszystkich chcę witać. No, wszystkich. Te schody. 3 dni schodzenia po schodach. Ale pięknie odwzorowana jest ta posiadłość z intro. Aha, i co i teraz... Nie możesz dojść, go powitać. Okej. Okay. Dobra, jeszcze biografię może, bo kurczę, jak zawsze zapominam o tym, co ważne. U Cordiala zapomniałam przejrzeć zdjęć, ale zrobiłam to później po nagraniu i no, były tam też chyba 4 zdjęcia, takie dość, co do podglądania, tak? Takie dość, no jasne, tak? O, właśnie, Penny. Czyli ten fortepian to w sumie Vincent na nim śmiga. Dobra. Ostatni kwartał przyniósł niesamowity wzrost finansowy dla firmy Vincenta. Ma nadzieję, że liczby nadal będą rosły przez resztę tego roku podatkowego i w dalszej przyszłości. Frida naprawdę chce wnuków, ale jeszcze bardziej nie chce, żeby ich matką była ta cała Penny. Frida wie, że Penny chce tylko ich rodzinnej fortuny, ale Luke jest zbyt zakochany, żeby to zobaczyć. Co za nieszczęście. Luke wierzy, że piękno jest subiektywne, więc według niego Penny jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Bez względu na to, co myśli jego mama. Vincent, znaczy Vincent, Luke, matce nie chodzi o to, jak wygląda. Matce chodzi o to, czego pragnie od życia. W ogóle wielki plus za to. Kojarzycie? 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 Tylko brakuje, no, Penny na kanapie i Luka malującego Penny. Ale chyba nawet ten obraz jest na tym samym poziomie ukończenia, jak w intro. Więc to jest po prostu wow. Więc tak, Luke idziesz dzisiaj do pracy, czy nie idziesz? W ogóle kto idzie kiedy do pracy? Luke miał iść, ale nie poszedł. W sumie wszyscy.
Jutro Frida ma wolne, widzę. I w sumie na tym się kończyło. Ty byś potrzebował, co byś potrzebował? Jeden punkt gotowania, jeden techniki. No to zostaw na razie ten fortepian i się na tym skup w pierwszej kolejności. A czy mąż ma jakichś takich przyjaciół, z którymi mógłby wskoczyć na najlepszego? No i to całkiem sporo. Raz, dwa. No dobra, dwóch. No, ale zawsze więcej niż jeden, nie? Jeżeli tylko ty potrafisz cokolwiek ugotować, znaczy w sensie cokolwiek innego niż makaron, czyli spaghetti, no dobra, no lepszy rysznic nic. Tak, lepszy rysznic nic. Faktycznie. Ach, no trudno. Rys też jest lepszy, jakby ktoś pytał. Aha. Ktoś tu blaty postawił chyba w złą stronę. No. Naprawimy to szybciutko. Albo zepsujemy bardziej. Jup. Jup, proszę. Od razu inna rozmowa, nie? Znaczy osobiście nie miałam nic przeciwko temu, żeby stały w tą stronę. Tylko, że oni będą uparcie, bo tu jest blat, tu jest blat. Znaczy ja mam moda, że z tego też by mogli skorzystać, tylko że to w sumie sam przedmiot musi stać na nim, więc niekoniecznie z gotowaniem. Ale tu jest blat. Ale nie, on musi na tym, do którego nie może dojść. No całe Simsy, całe Simsy, całe Simsy, po prostu Simsy. Kurde, siedzą i krzyczą do siebie. Siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Dobra, jakoś tak się porozchodzili. Aha, część idzie pić. Myślałam, że idą jeść spaghetti. Kurde, Luke się tak postarał, nie? A oni go olali. Biedny Luke. Luke to w ogóle zaprosiłby Penny. Bo tutaj jest, no. Jest co podziałać. No, jakiś pies, szaman? Nie, Daisy jakaś. A to Scott, jen. Nie. Ciemno jest, mogłam się pomylić, prawda? Dobra, weź się tu przywitaj. Jakoś tak. Flirtuj. Co ty robisz? Nie masz nic między zębami. Ja wiem, że zjadłeś spaghetti, nie umyłeś ryjca, ale no nie przeginaj. Tu. Potem może niech ją przedstawi ojcu. Może ojciec będzie do niej lepiej nastawiony. Zaraz, Henryk nie jest jego ojciec. Henryk to jest przecież ten od Liama, ojciec, dziadek. A, nieważne. Flirtuj. Uwód. Jezu, myślałam, że klikam na nim, żeby jego uwodzić. To by było przykre. Co? Ona się krzywi na fortepian czy na nas? Chyba nie mam pojęcia, jakie są kontakty. Ale jak mają najlepszego przyjaciela, no to znaczy, że ona też z nim musi mieć całkiem niezłe, więc. Ojoj. Pierwszy pocałunek? Przecież było, że całowali. No, nieważne. Lepiej późno niż wcale. Ale czekaj, to dzwonię skoczy znowu? Nie, no dobra. Pieść. Obejmij. Namiętnie i gorące. Chociaż tak demonstracyjnie, żeby matka widziała. Gdzie jest matka? Gdzie jest matka? Matka nas olała, a my tutaj chcemy. Całować. Może byśmy ją zaprosili na górę? Nie po to, żeby ją malować. O nie, nie, nie tym razem. No chodź do nas, chodź do nas, chodź tu. Frida, no nie wiem, czy chcesz to oglądać, naprawdę. Lepiej stąd wyjdź. Resztę sobie dopowiedz, a nie się kwasisz. Gonili ją do łazienki, no dobra. Niech będzie. Tylko tu jest ten problem, że tego się nie da malować. Coś tu się zepsuło. Ale my to naprawimy. Prostym mykiem. Zrobimy tak. Luke wstanie. Penny, chodź tu. Aktywuj Sima, uczyń aktywnego. Tu się rozsiądź. Ale mama, ty nam nie jesteś potrzebna. Nara ci. O, tylko jak to było, żeby to tak ładnie ująć? Trochę tu. Nie, tutaj tu. Wszystko nie tak. Mechanizm to nie nara. Nie ma roli.
Czyli on to by wymalował tak. Dobra, już nie musisz pozować. W sumie już nie musisz być nawet aktywnym simem. Mogę cię wywalić z rodziny. Gdzie jest takie coś jak... Aha, muszę chyba kimś innym to zrobić. Aktywuj, gdzie jest? Walcz. A ciekawe, gdzie... Siema, jestem w ciąży z twoim synem. Czy też by była taka mądra, nie? Nie ty nam masz pozować. Henry, naprawdę. Widzę, że ktoś tutaj koniecznie chciał się załapać na obraz. Jaki uśmiechnięty, kurde. Matko, ci się już wyspali prawie, a ten się dopiero kładzie. No bywa. I potrzebuję tego jednego punktu techniki, zapomniałam o tym. Ups. Stań go, dobi, znaczy w sensie punkt techniki. A ta kury całą noc na pianinie zamiast spać? To kto lubi? W ogóle, czy my tu mamy? Chyba nie mamy nikogo do sprzątania, a przydałby się. Stać nas. Frida zaraz zamówi tutaj sprzątacza. Przystojnego. Ja go chyba uśmiercę. Mogę go uśmiercić? Mogę, proszę. Masz na 10, więc kurde, za pół godziny będziesz miał samochód. Dobra, napij się mną. Ej, gdzie jest Barek? Bo on nie stąd pije. Tu się drugi skitrał. No kurde, to dopiero alkoholizm, no. Syna nie ma, więc można sobie pozwolić na pokazanie niedoszłej synowej, jeszcze niedoszłej, gdzie jej miejsce. I proszę Państwa, czy wygram młodość czy doświadczenie? Młodość. Brawo, się wyproś. Idź sobie. Idź sobie. Dalej cię nie lubimy. Lora obrzęk. Obrzęk to będziesz miała, jak te rachunki będą wysokie, wiesz? Nie, na pewno będą wysokie. Ale stać nas. No tak. Jeszcze w różowej koszuli przyszedł. Naprawdę, on jest pierwszym simem, którego ja w tym mieście uśmiercę. Luke podczas pracy słucha muzyki, gdy podchodzi do niego kolega i pyta, czego Luke słucha. Luke jest nieco zawstydzony swoją kolekcją utworów w stylu nowej fali niezależnego, dżem popu i nie jest pewien, czego kolega powinien tego słuchać. Czy poda słuchawki, czy skłamie na temat słuchanej muzyki. Poda, jak mu się nie będzie podobało, to nie, no co, w czym problem. Jego kolega słucha piosenki So Bop, numer 4 minor i stwierdza, że Luke ma niecodzienny, ale znakomity gust muzyczny. Zaczynają rozmowę i Luke zaprasza do siebie nowego przyjaciela. Dobra, nie było mi przez chwilę, bo zrzucił na siebie deskę do prasowania. Kto się znowu bije? Czy Frida znowu złapała się? No przecież. Penny pewnie jej życzy już tutaj, żeby jak najszybciej gryzła piach. Kogo ty... Teścia wyśmiewasz, to się nie dziwię, że cię nie lubią. Za wiągła jedna, no. O-o-o-o-o-o. Gdzie ją szturchać? Wymiana spojrzeń. A, chyba już po wszystkim, bo już płaczę, no, no dobra. Luke, wiesz, co ty teraz zrobisz na oczach matki? Wiesz, co ty teraz zrobisz? Dum, 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 dum. Zaszywaj. Ho, ho. Halo, impreza się dzieje za tobą, babciu. Nie Vincentowi klat, tylko tam patrz, co się dzieje. A w ogóle spełniło ci się? Spełniło. I co teraz? Widzisz, syn zrobił ci na złość. I co teraz? No załamuj się, załamuj. Jest czym? A ty podaj obiad. Spaghetti. No znowu, to będzie tutaj popisowe danie. O, Luke chce się ożenić. Jak słodko. Ale Luke wstanie i weźmie prysznic, zanim pójdzie spać dalej. Kurde, zaś tej techniki nie wbiłam. Zapomniałam o tym znowu. Niemądra ja. Kurde, Frida już na nogach. Vincent? Vincent jeszcze nie. Ale Vincent zaraz się obudzi, bo mu się siku chce. I to mocno. Frida by coś zjadła. A ta kurde nie zamierza od nas iść? My ją na jeden nocleg zaprosiliśmy. Ta tu kurde siedzi. I może powiedz tej swojej, że dzięki, fajnie, że byłaś, ale idź sobie. Bo znowu się z matką pobijesz. Znaczy z matką.
Z jego matką, o. No, zasuwaj do pracy. Może się uda awans dostać. Nie byłoby to złe. Trzeba na wesele odkładać. Nie, żebyś był biedny i nie miał na imprezę. Siedząc przy biurku i szkicując ostatnie kadry 172 odcinka komiksu Spider-Sing, Luke doznaje olśnienia. Nagle dostrzega, w jaki sposób portretowane są w komiksach kobiety. Zdaje sobie sprawę, że nadszedł czas, by zacząć realistycznie przedstawiać kobiece kształty, a nie ciągle stosować przesadę i przekłamanie, często urągające prawom grawitacji. Luke stwierdza, że coś trzeba z tym zrobić. Może przedstawić ten problem swojemu wydawcy, albo zacząć przemianę od siebie i od razu narysować komiks we własnym stylu. Ja bym rysował w własnym stylu. Chyba stracimy pracę zamiast awans dostać. Trudno. Luke wychodzi poza standardowy styl artystyczny, by nadać postaciom kobiet bardziej realistyczny wizerunek. Wydawca informuje go, że chociaż rozumie jego motywy, to nie jest to coś, czego szuka w komiksie, przeważające męskie grono czytelników. Luke musi wykonać całą pracę od nowa. Luke z ciężkim sercem powraca do swojego biurka i traci wynagrodzenie za cały dzień. Ja mógł tracić robotę. Co ty wiesz o prawdziwych kobiecych kształtach? Ej, przecież my ją pożegnaliśmy. Co, ona tu już mieszka? Pincherowa. Że te ciemno, nieźle jej rozmowa idzie. Jezu, co to jest? Aleksander Miesiąc. On jest goły, czy co on jest? O-o, o-o. Trochę to niepokojące, że synowa podoba mu się bardziej od własnej żony. To teraz ty pójdzie? Pożegnałeś się? Pożegnał, dobra. O, dostaliśmy awans, super. Powiesimy ci to nad łóżkiem. Żebyś mógł na nią patrzeć. W takiej bieliźnie, rozwaloną na kanapie. Oj, nie. To się źle skończy. O, mrandrzewo się pali, super. Most londyński pali się, pali się, pali się. Aha, bo tych namalowanych nie można podwyższać i obniżać, zapomniałam. No trudno. Rama. Niech będzie naturalne drewno. I super. Frida śpi, Frida śpi, a Vincent drzemie na kanapie. Wiedziałam. I to kurde już się wyspał. A to wstał. Nie, no co za simy. To jest fotografem weselnym? Super. Mam nadzieję, że nastrój w pracy się na tyle udziela, że faktycznie weźmiesz ślub za niedługo. A no to jest dalej. Przez to, że ja ją zrobiłam jako aktywną? Przez chwilę, ale przecież tylko na chwilę była aktywna. Czemu ona sobie nie chce iść? No ale ci nie mieszkasz tu. Nie no, idzie sobie. Czyli co, no, idzie i przyłaś z powrotem? Moment. Muszę to przylukać. Nie wróciła. Czy może nas odwiedza po prostu tak często i wchodzi jak do siebie. No już kurde, pani na włościach. O, idzie. No masa, idź do nas, no idzie do nas. I bez pukania, jak do siebie. Co? Zapewnie się tu czujesz, na razie ci. Nie no, oni tak potrafią, jak na przykład są z kimś skłóceni, małżeństwa na przykład. To wiem, że na przykład u Merty ostatnio cały czas tak się zdarza. Że wbijają na chatę jak do siebie i się tłuką. O, Frida dostała awans. Na stare lata na pewno jej się przyda. Bo Stacy nam kradnie gazetę z niewiadomych mi przyczyn. Stacy, ale... Dlaczego? Idź do niej zadzwoń. Może dlatego, że nie zadzwoniłeś? No to się tutaj podkochuje może, kto wie. I cóż, i to by było na tyle. Mamy już jakieś tutaj zawiłości w tym opening walii. Powiązania, których byśmy się może niekoniecznie spodziewali. Na przykład nie pomyślałabym, że Luke leci na Pincherową. Chociaż no, intro mówi samo za siebie. Ona się tam pojawia i nie wiem dlaczego jakoś jej nie skojarzyłam. No w każdym razie to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia przy okazji kolejnego wideo. Cześć!